Witam serdecznie. O, w ten piękny dzień poszedłem sobie na spacer z pieskiem i miałem konfrontację z panią, która jest ze skrajnej lewicy. No ją opierdoliłem, że psy chodzą bez smyczy po lesie i zagroziłem, że zadzwonię na policję. To od razu zaczęła myśleć i uwiązała psy. A psy widać, że chyba nie szczepione, bo powiem szczerze, jeden kurwa mnie upierdolił w nogę. No. Ale leje na to, powiedziałem pani, że jak jeszcze raz coś takiego się zdarzy, to będzie miała przejebane z góry. Dobra, kropka, zmieniamy temat. Powiem szczerze, oglądając ostatnio YouTube, powiem wam tak, trafiłem na film jednego z użytkowników serwisu YouTube, gdzie ten koleś ma ten sam problem z zasilaczem, co ja miałem. Czyli zdechła mu dioda prostownicza w zasilaczu. Powiem wam tak, ja też myślałem na początku, że poszło mi przebicie jakieś czy przepięcie, ale po prostu powiem wam szczerze, że przeanalizowałem swój film z totalnej awarii zasilacza, gdzie pokazywałem, jak zasilacz się zachowuje i tak dalej. I po przeanalizowaniu filmu, dwudniowym myśleniu nad tematem, rozebrałem swoją listwę antyprzepięciową APC, pomierzyłem wszelkiego rodzaju napięcia, sprawdziłem kondycję podzespołów, no i wszystko jest w porządku. Na podzespołach nie widać śladów, że coś się działo. Tak samo wartości oporności tych podzespołów są odpowiednie, jakie powinny być. Na żadnym nie ma, że coś się działo, czy zwarcia, czy coś tam innego. I co się dzieje? No niestety, trafiłem na anglojęzyczny kanał na YouTubie, gdzie gościu pokazuje, jak w zasilaczach Be Quieta są ukrywane bomby zegarowe. Tak, w zasilaczach Be Quieta są ukrywane, a także innych producentów są ukrywane tak zwane bomby zegarowe z opóźnionym zapłonem. To jest jakiś tam podzespół, albo dioda prostownicza, albo coś innego, co ma w odpowiedniej chwili po prostu albo się przepalić, albo wybuchnąć, albo spowodować uszkodzenie waszego sprzętu. No, ale wiecie, sorry, ale już było po gwarancji, więc wasza sprawa. No właśnie, to jest celowe postarzanie produktu celem kupić nowy model. No właśnie. I słuchajcie, ja swojemu bratu kupiłem zasilacz Be Quieta, ale tą starą linię, a raczej serię, która była potężna i mocarna, a dokładnie system Power 10 850 W, która na stronie X.com miała bardzo dużo opinii, a także pozytywnych gwiazdek, oceny. I poczytałem też nie tylko na X.com, ale też na anglojęzycznych stronach zajmujących się zasilaczami, że jest to najbardziej stabilna działająca jednostka. A Straight Power 11 652 to takie tam, no, niby to działa, niby nie. No. Powiem wam szczerze, że po prostu, no, przyznam się, ale jestem jeleniem po prostu. Jestem kurwa jeleniem, bo kupiłem Straight Power 11. Ale każdy ma prawo popełnić błędy, nawet ludzie o dużej poziomie IQ. Jesteśmy tylko ludźmi. No, ale najlepszym jest przyznać się do tego błędu. Tak, jestem jeleniem, bo kupiłem zasilacz Be Quieta. Okej, kończymy.